Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Long Drive. Dzisiaj troszeczkę taki przegląd modyfikacji, bo zaczynają powstawać tutaj naprawdę fajne rzeczy do tej gry. Ludzie zaczynają już tworzyć modyfikacje, powstał mod loader nawet. Do tego, tak jak widzicie tutaj, możecie go znać z My Summer Car właśnie, bo jest dosłownie podobny, więc wydaje mi się, że gdzieś jest po prostu jakieś gotowy, powiedzmy, kod do tego, żeby to wprowadzać do gry, żeby to wszystko działało, bo mod loader jest nie od tego samego wydawcy, co w My Summer Car. Tak więc dzisiaj sobie przetestujemy pewien niebieski płyn, który dodaje nam naprawdę kopa w samochodzie. I to naprawdę mówię wam, że dodaje mega kopa do samochodów. Działa zarówno z paliwem benzynowym, jak i z dieslem, więc naprawdę nawet możecie go wrzucić do autobusu. I też to wszystko będzie ładnie działało. Na autobusie jeszcze niestety nie sprawdzałem, bo autobusu nie spotkałem. I generalnie bańka z Hyperzine pojawia się, jak czytacie save'a. Macie 2 litry od razu, na początek. Generalnie chyba jeszcze można znaleźć gdziekolwiek później w takich tych domkach i tak dalej. Też możecie chyba prawdopodobnie znaleźć to. To nie wiem do końca, czy to nie jest zamienione z krwią, bo zbugowała mi się troszeczkę ta modyfikacja, tak jakby przestało działać i tutaj w baku już mam oczywiście. Pokazywało mam, że mam 16% krwi, więc wydaje mi się, że ta po prostu modyfikacja zamienia krew na taki jakby niebieski tutaj płyn. Tak, on jest niebieski, tak jak widzicie. Generalnie, jakby nie było, to dodaje naprawdę tutaj mega, mega kopa samochodu. Więc ja sobie go tutaj schowam. 16% tutaj mam. Nie lejcie, powiem wam tak, nie lejcie tego za dużo, bo mieszanka też nie może być za bogata, bo mam samochód przestanie odpalać. Generalnie takie powiedzmy 15% do 20% chyba maksymalnie można tutaj spokojnie tego użyć, tak żeby po prostu nie przesadzić, nie? Żeby samochód też odpalał. Niestety nie mam licznika, bo coś mi się niestety stało po drodze i generalnie zgubiłem go. Ale zobaczcie, ta po prostu ten samochód nie osiągał nigdy takich wielkich prędkości, jak osiąga to teraz. Generalnie trudno czasami jest go też opanować i jak się wpadnie w jakieś kaktusy, coś, to naprawdę potrafi gra się tutaj zbugować. Generalnie każdy samochód możecie zrobić tak, że będzie latał jak przysłowiowa strzała. Nieważne, czy to będzie autobus, czy to będzie właśnie te kombi, czy to będzie jakaś po prostu Łada, czy to będzie Skoda, czy to będzie jeszcze w ogóle coś innego. I tak jak widzicie, po prostu prędkość jest tak niesamowicie duża, że po prostu wszystko, co mam pojeździe, mi wylatuje. I wszystko mi się rozpieprzyło. Teraz muszę szukać tych części wszystkich. Nie mam świateł. Światła są mi najbardziej właśnie tutaj potrzebne w nocy, żeby móc cokolwiek też widzieć. Dobra, to koło mi nie jest potrzebne ani trochę. Dobra, nie wiem gdzie to jest. Po prostu pojedźmy sobie dalej. Czy ja tą bańkę mam? Bańkę chyba już też zgubiłem. Tak, bo mam samego kaktusa tam. Dobra, czyli po prostu trzeba będzie gdzieś to wczytać i generalnie samochód mi się zgrzał, niestety nic z tym nie zrobię teraz, coś tutaj jednak poszło nie tak. Dobra, zaraz spokojnie, zaraz się postaram tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie z tej całej sytuacji. Ok, po tym jak w sumie sobie rozpocząłem nowego save'a, tutaj mam tą banieczkę z tym mega paliwem. A tutaj mieszaneczka będzie w tym trawanciku. To będzie tutaj. Dobra, patrzcie. Przesadziłem chyba trochę, tylko zobaczmy, czy to odpali, bo tutaj mniej paliwa przecież było. Odpaliło? Dobra, odpaliło, ale tak jakby po prostu nie ma za dużej mocy? Chyba nawet zgasło. Dobra, czyli po prostu trzeba zalać trochę tutaj benzyną, którą mamy tutaj, o. Powinno się to tak jakby wyrównać, dokładnie tak, dobra. Będzie po prostu więcej benzyny.
Delikatnie dorzućmy na 15 procencików. No co, możemy wrzucić do tego, do środka, żeby to po prostu było. I tyk. Lecimy z tym. Aha, jeszcze drzwi musisz otworzyć. No przecież jakoś musisz wyjechać. Okej. A patrzcie teraz. Odpalisz. No co jest? Czemu nie odpalisz? Czyś nie odpalałeś? A, już wiem, czemu nie chcesz odpalić. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wszystko już jest wiadome. To jest tak. Poczekajcie. O. Przecież traban potrzebuje tutaj jeszcze troszeczkę oleju do tego. Zapomniałem. Mieszaneczka 10 chyba procent. Spokojnie tutaj mi wystarczy. O. Powinien odpalić. Tak jest. Dobra. Czyli trabancik, pamiętajcie, że potrzebuje jeszcze mimo tego, mimo paliwa, potrzebuję jeszcze oczywiście. Oczywiście nie zamknąłeś tutaj klapy. Potrzebuję jeszcze oleju. Dobra, przesunąłem sobie samochód, teraz mi będzie chyba ciężko tutaj stąd wyjechać. Ajaj, coś ty zrobił, chłopie. 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 On taki lekki, że go tak po prostu sobie mogę przesuwać? No bez kitu. Tady. Dobra, tutaj tak na prosto i teraz powinniśmy wyjechać stąd. Zaraz zobaczymy, jak trabancik ma kopa. Ej, kurde, coś zdało. Ej, wpadł. No ja pierdziele, wpadłem do tego. Weź to, czekaj, weź to ten. Może jakoś go wypchnę stąd. Dawaj, wypychaj, gnoja. No kurde, wpaść tutaj do tego. O, elegancko. Idźmy. Dawaj, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, no już się nie blokuj, o. Da, wyjeżdżamy. Nawet chyba na wstecznym ma troszeczkę kopa. Nie no, żartowałem. Wstecznym. Patrzcie, jak pędzi. Normalnie, patrzcie. Licznik jest zamknięty, już jest przekręcony normalnie. Całkowicie, nie? Po prostu to paliwo daje takiego niesamowitego kopa, jak LPG w Lambo. Pudziana. O Jezu. Nie da się nad tym panować czasami, nie? To jest po prostu masakra taka nad masakrami. Normalnie takie drifty wychodzą. Patrzcie, to jest niemożliwe. O, już się skończyło. No dobra, paliwo mi wycieka, zapomniałem zamknąć baku. Jakby człowiek coś takiego chciał zrobić, naprawdę takiego drifta, to by mu w życiu nie wyszło, nie? Naprawdę w życiu by nie wyszło. Dobrze, że mam jedno zapasowe koło. Bo przynajmniej mogę sobie teraz... A ty załamujesz tutaj, czy nie? Już? Ty, on jedzie dalej. Dobra, stój tu. Zamknij to. Naprawdę chyba po prostu wystarczy trochę tego... fluidu, jak ja to nazywam, tego płynu. A po co ci to? Gdzie jest moje koło? Ja się pytam. Żebym mógł na spokojnie tutaj wszędzie gdzieś pojechać, co? Koła nie widzę. Tam jest chyba kamień. Ej. Nie mam koła, trzeba się wrócić do domu. A co tam, patrz, z jednym kołem też da się... O, licznika nie mam, licznik mi odpadł. Teraz nie będę wiedział. Ale widzieliście teraz, jakiego kopa dostał? Patrzcie, i bez koła nawet, nie? Da się? Da się. Żaden problem. Teraz za dużo mocy po prostu ten płyn generuje. Ale... No nie każdy musi po prostu gazować tak na chama, wiecie, tak jak ja. Można na spokojnie troszeczkę sobie przyspieszyć. To się właśnie będzie przydawać na ten, na górki. Będzie się jechać z górki, nie z górki, tylko pod górkę. To wtedy... Elegancko będzie użyć tej modyfikacji tylko po to, żeby lepiej sobie podjechać. Muszę się wrócić do domu, założyć sobie koło. Tak to się nie da przecież. Dobra, po co koło zakładać, jak można przecież wczytać sobie na nowo, przecież na tym save'ie nic takiego nie zrobiłem tutaj. Dobra, zalejmy trochę tego. Trochę benzyny. Jeszcze trochę benzyny, ok. Teraz tak, olej.
Zrobimy sobie taką mieszaneczkę. Tutaj troszeczkę będzie tutaj schodzić. Tego tu się akurat wolno nalewa, nie wiem czemu. Zobaczcie, to tak powoli strasznie leci tutaj. Ej, chyba tyle wystarczy, co? Dobra, tam możesz się wylewać. Bo tutaj chodzi o... chyba za dużo przesadziłem. Ale chociaż zaraz zobaczymy. Bo znowu sobie pojedziemy tam. W tamtym kierunku. Kurde, z tym twoim zapominalstwem. O, to jest zamknięte, żeby nam się nie wylewało. Najwyżej zaraz dorzucimy jakiegoś paliwa. Działa. Działa, czyli można jechać na spokojnie. Patrzcie. Tyk. Powolutku. I teraz zobaczcie na to przyspieszenie. Lecimy i od 20 już normalnie, jakbyś turbinę w Passacie załączył. No i tak się po prostu śmiga, nie? Zawsze to i podróż jest szybsza, jeśli się w sumie uważa. I fajnie to by wyglądało na tych kołach. Dobra, jednak w sumie nie tak fajnie, dlatego że po prostu teren nie generuje się tak szybko, jak jedziemy. Niestety, dobra, wiecie co? Dobra, tym razem co, trabancik w wersji... Ja mogę się tego napić. Chyba, żeby to szybciej chodził. Dostanę turbo? Nie, niestety nie. Dobra, mamy trabancika teraz w wersji kombi. Więc... Nie ma tu więcej kółek, żeby sobie zabrać. Zapobiegawczo, wiecie o co chodzi. Dobra, damy trochę tutaj paliwa. Znowu wlejemy sobie. Do tego. To się skończyło. Teraz oleju troszeczkę. Taką mieszaneczkę. Znowu robimy taką mieszaneczkę. Tylko tym razem będę jechał bardziej ostrożnie, żeby właśnie wam pokazać, że też się da. Więc, że nie trzeba po prostu śmigać nie wiadomo jak bardzo szybko. Że po prostu z tą modyfikacją na spokojnie również możecie po prostu jeździć najnormalniej w świecie, tak samo jak ja. Więc tak, odpalamy standardowo. Dobra, tu już sobie zakręcę, żeby nie marnować czasu i teraz zobaczcie, jedziecie sobie, dojeżdżacie do 20 i w sumie rozpędzacie się powiedzmy do 60, czy tam nawet powiedzmy do setki, jeśli ktoś lubi. I sobie tak po prostu lecicie powolutku, nie bardzo przyspieszając. Nie tak, że po prostu jedziecie i zamykacie licznik, bo to nie o to chodzi. Chyba, że jedziecie po prostu drogą asfaltową. Chociaż na drodze asfaltowej też kamienie czasami potrafią być tutaj respione. Generalnie możecie naprawdę dużo stracić. Tak jeżdżąc, ale... Ja hamowałem, a w ogóle licznik nie reagował, nie? To ja tam nie wiem, to jest 120. To jakieś 160, jakieś 200 km na godzinę po prostu się leciało. Tak mi się wydaje przynajmniej. Szkoda, że po prostu dalej nie pokazuje. Trzeba było znaleźć taki samochód z licznikiem, który ma gdzieś 200 km. Czy jest w ogóle taki w tej grze? Mi się wydaje, że chyba maksymalnie 160 jest pokazane na tych licznikach. O, zając jeszcze. Zająca bym potrącił. Ustawiam sobie lustereczko. Elegancko, żebyśmy widzieli, o. I patrzcie. I cyk, da się jechać normalnie? Da się. Normalnie, że się da. O, coś mi się tutaj jakaś kontrolka na czerwono zaświecia? A nie, no pomarańczowo, nie wiem co to, o co to chodzi. Czy może, że mieszanka jest zła, czy po prostu samochód gaśnie? Ale widzicie, da się. Naprawdę się da. Spokojnie po tych asfaltowych. Fajny ten mod, bo po prostu możemy szybciej się przemieszczać i generalnie możemy szybciej tak by pokonać te 5000 km, które mamy do zrobienia w tej grze. I na przykład między tymi budynkami, tymi magazynami szybciej możemy się transportować, więc niekoniecznie tam jadąc 100 czy tam 120 powiedzmy trabantem i się wlec tam 15 minut z miejsca na miejsce, tylko ciśniemy tutaj gaz w podłogę. Zobaczcie. Później hamujemy przed jakimś tam większym zakrętem i lecimy dalej, człowieku. O, tu omijamy jakieś po prostu przeszkody, jak są, jeśli wiemy, że nie wyrobimy na zakręcie, tak żeby po prostu nie umrzeć. Zapisujemy sobie co chwilę i gra w zasadzie toczy się dalej. Tak więc
serdecznie polecam. Modyfikację oczywiście możecie pobrać na oficjalnym serwerze The Long Drive, na serwerze Discord The Long Drive. Poza tym zapraszam też również do siebie na Discorda, bo tam możecie znaleźć pomoc, jeśli chodzi o... A, umarłem, dobra. Spoko, wyleciałem w powietrze i umarłem. Na moim Discordzie możecie znaleźć pomoc dotyczącą tego, jak na przykład zainstalować tę modyfikację, jak zainstalować mod loadera, bo troszeczkę tam jest inaczej to zrobione niż w My Summer Car. Tak więc jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, zapraszam cię na mojego Instagrama i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.